Ten upalny, sobotni poranek znajdujemy się na rynkach śniadaniowych na placu Meciga. Za mną, jak widać, pełno smakołyków. Zapytaliśmy mieszkańców Leszna, czy skosztowali niektórych, między innymi lemoniady. Lemoniadki się sprzedają? Tak, zdecydowanie dzisiaj sprzedają się najlepiej. Dzisiaj pogoda taka upalna, to muszą schodzić. Pogoda upalna i sobota, jednak chyba rynki śniadaniowe w niedzielę wypadają lepiej. Jak pan ocenia te rynki śniadaniowe, które się dzisiaj tutaj odbywają? No super, no to jest po prostu, że można przyjść, można się delektować tym jedzeniem i tak dalej, także to jest okej wszystko. Miła atmosfera, rodzinne pikniki oraz miejsca do leżakowania przy dobrej muzyce. To właśnie charakteryzuje rynki śniadaniowe. Czego państwo tutaj skosztowali dzisiaj? Ja oczywiście sarninę, sałatkę, jajecznicę ze strusia, z jajka strusia. O. I smakowała? Bardzo. Także wyśmienite, polecamy. A dzieciakom się podoba? Proszę. Podoba ci się? Tak, bo podoba mi się bardzo. Czego kosztujesz tutaj teraz? Taco z kurczakiem. Dla najmłodszych przygotowane zostały liczne atrakcje. Co to za arcydzieła tutaj powstają? Kącik kreatywny, zapraszamy rodziców, zapraszamy dzieci, babci, dziadków, wszystkich do wspólnego spędzenia czasu. Dzisiaj wykonujemy przepaski, bransoletki, ale też łapacze snów. Jak pani się podoba idea rynku śniadaniowego? Bardzo fajne są. A dzieciaki zadowolone? No pierwszy raz jesteśmy, ale jak widać tak. Nie, idea uważam, że bardzo słuszna. Dobrze wyjść z dziećmi czasami jest. No, Jasiek. No. Widzę, że dzieciakom się podoba. Tak, dokładnie. Przynajmniej rodzinie można czas spędzić przede wszystkim. Skosztował pan tu dzisiaj jakiś smakołyk? Tak, ja próbowałem lemoniadę, bardzo pyszna była. Dzieci zapiekankę, żona jakąś kanapkę z humusem. Także dosyć smacznie. Z pewnością jest to dobra okazja do zapoznania się z lokalną tradycją, a także do spędzenia czasu w przyjemnej atmosferze.